Cześć, tutaj Rafał z kanału Na Motocyklu. W tym odcinku zajmę się kuframi motocyklowymi centralnymi. Dobiorę do swojego motocykla, do KTM-a Adventure 790 wersji R, kufer centralny. Zapraszam na materiał. Wybierając kufer motocyklowy, powinniście zdecydować, czy potrzebujecie kufer aluminiowy, czy kufer z tworzywa. O różnicach pomiędzy nimi mówiłem w poprzednim odcinku, więc Was do niego odsyłam, link będzie w opisie. Drugą rzeczą, którą powinniście wybrać, to pojemność. Na rynku kufrów motocyklowych znajdziecie kufry od 30 litrów do nawet 60. Wszystko w zależności od tego, ile bagażu chcecie zabrać. Pamiętajcie jednak o ładowności. Producent podaje taką informację i warto tego przestrzegać, żeby kufer Wam nie odpadł podczas jazdy. A teraz zobaczmy, co tak naprawdę mieści się w kufrze centralnym. Na początek zajmę się kuframi z tworzywa. Mam tutaj przed sobą najbardziej popularne pojemności. 30 litrów, 39 litrów, 47 litrów i aż 58. Zobaczmy, co się w nich mieści. Przede mną akcesoria motocyklowe, które zazwyczaj ze sobą wozimy. Sprawdzę, co konkretnie zmieści się do danego kufra motocyklowego. Mam tutaj kask szczękowy w rozmiarze XL, kask dualowy w rozmiarze XL, przeciwdeszczówkę, softshell, siatkę bagażową, zestaw naprawczy do opon, blokadę tarczy hamulcowej, środek do czyszczenia wizjera, wodę, smar, rękawice i siatkę z zakupami. Na początek kufer GV-K30. Zobaczymy, co tutaj się mieści. Zacznę od kasku szczękowego. Mamy rozmiar XL. Spróbujemy go tutaj zmieścić. Spokojnie, bez żadnych problemów. Zobaczmy, co z kaskiem dualowym w rozmiarze XL. No, tutaj możemy zapomnieć w ten sposób. Połóżmy go jeszcze. No, też będzie problem. Z zamontowanym daszkiem nie ma takiej możliwości, żebyśmy go zmieścili. Jedynie trzeba byłoby zdemontować, ale raczej nikomu nie będzie się chciało tego robić. Zobaczmy w takim razie, co się jeszcze mieści w tym kufrze. A teraz sprawdźmy, co mieści się do kufra 39-litrowego od Shada. Teraz kufer GV-V47, 47-litrowy. Zobaczmy, o ile więcej miejsca dostajemy przy tej pojemności. Jeżeli byście chcieli włożyć tutaj dwa kaski, to dla przykładu mam tutaj w rozmiarze M Neotec i w rozmiarze S kask integralny. Pozycji leżącej niestety nie wejdzie. Spróbujmy w takim razie inną pozycję. I tutaj już się wszystko zmieściło. Producent dedykuje ten kufer pod dwa kaski, ale jak sami widzieliście, troszkę mniejsze rozmiary możemy tutaj włożyć. Z większymi rozmiarami będzie już problem. A teraz sprawdźmy, co mieści się w kufrze 58-litrowym od Shada. Jest to o tyle ciekawy model, że Shad daje możliwość zmiany pojemności. Mamy tutaj 46, 52 albo 58 litrów, w zależności od tego, jak ustawimy pokrywę kufra. Zaczepy są wewnątrz, wystarczy pociągnąć pokrywę do góry, zblokować. I w tym momencie mamy 58 litrów i sprawdźmy, co się tutaj mieści. Przede mną kufry aluminiowe i najbardziej popularne pojemności 38, 45, 48 i 58 litrów. Sprawdźmy, co możemy zmieścić w kufrze Trax ADV Odezwu Mod H, który ma 38 litrów. To jest kufer z przeznaczeniem na motocykle adventure'owe, więc raczej będziemy do niego wkładać tego typu kask. Zobaczmy, czy XL-ka wejdzie do środka. Jest idealnie i mam trochę miejsca jeszcze na kilka rzeczy z biurka. Kolejny kufer to kufer od Shada, model Terra, który ma 48 litrów. Zobaczmy, co tutaj zmieścimy. Też całkiem nieźle, chociaż dwóch kasków tutaj nie zmieścimy w 48-litrowym kufrze aluminiowym.
a teraz kufer centralny od Heppelenbeckera, który ma 45 litrów. Jest to tyle ciekawy kufer, że chyba jako jedyny na rynku jest otwierany na bok. Jak na 45 litrów to całkiem nieźle. A teraz największy kufer, 58-litrowy od GV Trekker Outback. Zobaczmy, co tutaj się zmieści. Test zamknięcia. Jak sami widzicie, całkiem pojemny. Wiecie już, czy wybrać kufer z tworzywa, czy z aluminium i również wiecie, jakiej pojemności. Pozostaje sprawdzić, jak się montuje takie kufry motocyklowe. Zapraszam. Na początku zajmijmy się marką GV i marką Kappa, dlatego że tych dwóch producentów korzysta z dokładnie takich samych systemów montażowych. Po mojej lewej stronie mamy kufer B47, który jest w systemie monolog. Po mojej prawej stronie mamy kufer V47 w systemie monoki. O co chodzi? Jakie są różnice? Wbrew pozorom są to podobne kufry, dlatego że oba są 47-litrowe. Natomiast są pewne różnice. To jest mocowanie monolog. Kufer monolog montuje się na takiej płycie. Jest to płyta, która wytrzymuje maksymalne obciążenie 3 kg. Tak deklaruje producent. Taka płyta jest dołączona zawsze do kufra z oznaczeniem monolog i można ją traktować jako płytę uniwersalną, dlatego że ta kratownica pozwala na zamontowanie do płaskiej powierzchni, raczej w większości przypadków. Jeżeli macie również stelaż rurowy, to taką płytę również raczej zamontujecie. Kufry w systemie monoki natomiast mają taką płytę. Jest to inny system montażu i obciążenie, jakie wytrzyma, to 10 kg. Tak podaje producent. Taka płyta nie jest dołączona do kufra, więc musicie zadbać o to, żeby się w taką płytę wyposażyć. Jak zamontować kufer GV Kappy na motocyklu? Potrzebujecie kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to stelaż. Stelaż jest dedykowany do danego modelu i rocznika. I po zamontowaniu tego stelaża potrzebujecie również płytę. Płytę, którą zamontujecie na stelażu. I to jest zestaw, który na stałe zostanie z waszym motocyklem. Natomiast na tą płytę osadzacie kufer. Bardzo ważne jest, aby wszystkie te elementy były ze sobą kompatybilne. O sprawę utrudnia jedna rzecz. Tu mam jedną płytę, to jest M5. Tutaj mamy M7. Tutaj mamy M3. I tutaj jest M9. Jak sami widzicie, trochę tego jest. Więc trzeba naprawdę zadbać o to, aby wszystkie te elementy ze sobą pasowały. Mam jedno narzędzie, które chcę Wam później pokazać, które ułatwi Wam dobór tych poszczególnych komponentów, ale musicie poczekać do końca odcinka. Taki kufer z tworzywa możecie wyposażyć w liczne akcesoria. Oczywiście one są dopasowane do danego modelu kufra, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Taki kufer centralny można wyposażyć w oparcie. Na takim kufrze możecie zamontować również bagażnik i zyskujecie dodatkowe miejsce. I poprawa bezpieczeństwa, światło stop. Nie wszystkie te akcesoria pasują do wszystkich modeli, dlatego też zwróćcie uwagę, jakie komponenty wybieracie. Marka Shad ma swoje systemy montażowe. Tutaj też potrzebujemy trzech elementów. Stelaż dedykowany do danego motocykla i danego rocznika, który kończy się taką płaską powierzchnią z otworami, które idealnie pasują do płyty, która jest w większości przypadków dołączona do kufra. Taką płytę montujemy na stałe na stelażu i tutaj możemy przemocować kufer. Do kufrów Shada możecie dokupić liczne akcesoria. Światło stopu, oparcie dla pasażera, bagażnik, czy nawet zmienić kolor pokrywy kufra. Kolejną marką jest niemiecki producent Heppelenbecker, który stosuje swoje własne systemy montażu. Mam przed sobą dwa stelaże, Easy Rack i Alu Rack. Czym one się różnią? Montaż kufra wygląda w ten sposób. Ładowność takiego zestawu to od 5 do 10 kg w zależności od tego, jaki to jest stelaż, więc trzeba to sprawdzić w specyfikacji danego produktu.
Czym się różni EasyRack od Aluraka? W EasyRacku możemy ten uchwyt schować, natomiast w Aluraku jest on na stałe podniesiony. Zarówno w jednym, jak i w drugim stelażu mamy specjalne otwory na paski. Zamiast kufra możemy zamontować tutaj bagaż miękki i przytroszyć go właśnie do tego stelaża. Oprócz tych dwóch możecie spotkać do motocykli klasycznych lub starszych tego typu stelaż rurowy. I co ciekawe, na nim też zamontujemy kufry z tworzywa, ponieważ system montażu jest dokładnie taki sam zarówno tutaj, jak i na tych dwóch stelażach. Ostatnim producentem jest niemiecki producent SW Motech. Jak wygląda tutaj rozwiązanie montażu kufra centralnego? No, przede wszystkim potrzebujecie stelaża centralnego. I tutaj mamy na biurku kilka rodzajów takich stelaży, które SW Motech ma w swojej ofercie. To jest płyta Adventure Rack z przeznaczeniem na motocykle adventure'owe. Mam tutaj ze sobą również Street Racka z przeznaczeniem na mniejsze motocykle, na przykład Nakedy. Tutaj jest Alurack na motocykle turystyczne. Te wszystkie trzy są wykonane z aluminium. To jest Top Rack na motocykle klasyczne i starsze. Taki rurowy bagażnik. I w ofercie znajdziecie również podobny do tego Steel Rack ze stali do starszych motocykli. Jak pewnie zauważyliście, każdy z tych stelaży jest płaski, więc ciężko tutaj cokolwiek zamontować. A to dlatego, że SW Motech jest jedyną marką na rynku, która pozwala na zamontowanie na swoje stelaże różnych producentów. Ma oczywiście swój własny system Quick Lock i potrzebujemy specjalne adaptery, żeby je tutaj zamontować i wtedy możemy kufer centralny od SW Motecha nałożyć na taki stelaż. Ale jeżeli chcecie na stelaż SW Motecha zamontować GV, Kappe, Hebkobecker, Shada, to nie ma żadnego problemu, tylko musicie dokupić odpowiednie adaptery. Czasami są to adaptery, które są dokręcane do płyty, a czasami te adaptery to są płyty, które musimy zamontować na takim stelażu. Także z SW Motechem nic Was nie ogranicza. Możecie różne kufry zastosować do swojego motocykla. Do kufra SW Motech centralnego macie dostępne liczne akcesoria, torby wewnętrzne, siatki bagażowe, uchwyty na kanister. A co do ładowności? To wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki stelaż dobierzecie do motocykla. Jeżeli to będzie Adventure Rack, to maksymalna ładowność jest 12 kg. Street Rack ma 12 kg również, natomiast Alurack i Top Rack mają po 7,5 kg maksymalnej ładowności. Każdy ze wspomnianych producentów dołącza do swojego stelaża instrukcję obsługi. Jeżeli sprawnie posługujecie się kluczami warsztatowni, to nie będziecie mieć problemu z montażem takiego stelaża na własnym motocyklu. To teraz pokażę Wam proste narzędzie, które pomoże Wam dobrać właściwy zestaw. Na stronie defender.net.pl w zakładce dla motocykla znajdziecie konfigurator kufrów. Wystarczy wybrać motocykl, do którego chcecie dobrać odpowiedni zestaw. W moim przypadku będzie to KTM Adventure 790 wersji R z roku 2020. Wybieram zestaw kufra centralnego. W kolejnym kroku mam możliwość wyboru kufra spośród wielu producentów. Ja już mam upatrzony model, wybiorę sobie kufer centralny aluminiowy GV. Wyświetlą się tutaj również kufry marki Kappa, dlatego że GV i Kappa korzystają z tych samych systemów montażowych. Aluminiowy kufer GV Tracker Outback 42-litrowy i ten sobie wybiorę. W kolejnym kroku konfigurator zaproponuje mi odpowiedni zestaw montażowy. Mam do wyboru albo stelaż GV, albo stelaż SW Motecha. SW Motech to jest producent, który umożliwia zamontowanie kufrów innych producentów na swoich stelażach i wybiorę sobie to rozwiązanie. W kolejnym kroku konfigurator podpowie mi, który adapter powinienem wybrać tak, bym mógł na stelażu SW Motech zamontować kufer GV i ten adapter będzie niezbędny. W kolejnym kroku mam dodatkowe akcesoria, które mogę dołożyć. Może to być na przykład oparcie czy wózek pod kufer. W tym przypadku ten krok akurat pominę. Finalnie dostaję podsumowanie. Kufer centralny, stelaż centralny i adapter do stelaża. Mam pewność, że to wszystko jest ze sobą kompatybilne i że będzie pasowało do wybranego wcześniej motocykla. Wystarczy wrzucić do koszyka i zrobić zakupy. Teraz już wiecie, jak dobrać odpowiedni zestaw kufra centralnego. W kolejnym materiale zajmę się kuframi bocznymi. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji kanału, odwiedzenia Instagrama i do zobaczenia w kolejnym materiale.